A my przenosimy się do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie, gdzie w jednej z klas zamontowano inteligentny i energooszczędny system oświetlenia. Takie nowinki działają już z powodzeniem w szkołach w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Oprócz niższych rachunków system ma pomóc uczniom w lepszej koncentracji, a to ma przełożyć się na lepsze wyniki w nauce. Jeśli oświetlenie się sprawdzi, ma szansę trafić też do innych podkarpackich szkół. Zaledwie miesiąc temu przedstawiciele Podkarpackiej Agencji Energetycznej, Urzędu Marszałkowskiego i Rzeszowskich Szkół byli w Szwecji, gdzie mieli okazję zobaczyć takie oświetlenie sal lekcyjnych. Jasne, ale nie męczące. Automatycznie dostosowujące się do otoczenia i energooszczędne. A co najważniejsze, sprzyjające koncentracji. Badania jasno pokazały, że taki rodzaj oświetlenia dobrze wpływa na mózg. Uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, mają więcej energii i są skupieni. Oświetlenie montowane w trzecim liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie jest takie samo. LED-owe panele są rozmieszczone tak, aby ich światło równomiernie odbijało się od sufitu i ścian. Jest rozproszone i przez to bardziej naturalne. Teraz cały system trzeba jeszcze komputerowo zaprogramować. Żeby po prostu działało to tak, jak ma działać docelowo, czyli przygasało, jak jest za jasno w sali, rozświetlało się, jak jest za ciemno. No i na tym rzecz polega, żeby to jeszcze komputer zasterował tym po prostu. Czyli to będzie inteligentne oświetlenie? Tak, 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 tak. I bez włączania, na czujnik obecności. Choć to na razie eksperyment, już wiadomo, że taki rodzaj oświetlenia jest też proekologiczny i energooszczędny. Na pewno ekonomicznego punktu widzenia, bo teraz na razie o tym mogę powiedzieć, to jest rewelacja. Dlatego, że w tej sali pobór światła, czyli moc powiedzmy, była ponad 500 W w konwencjonalnych jarzeniówkach. Natomiast to, co zostało teraz zamontowane, ma 108 W. Czyli to jest już diametralna różnica. Ale na przykład po kątach też ma to 200, już tam gdzieś spada. Jeśli system się sprawdzi, prawdopodobnie zdecydują się na niego inne szkoły. Producent zapewnia, że koszt zwraca się po maksymalnie 2 latach. A na taką wymianę oświetlenia podkarpackie samorządy mogą sięgnąć po unijne dofinansowanie.